Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień bieżącego 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy coś w uczuciach się zmieni w miesiącu wrześniu. Pod tym filmem w komentarzu umieszczę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się film dla Was. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować. Jest to zupełnie normalna, że tak powiem, sytuacja. Każdy z Was ma inną sytuację życiową, inną historię życiową, więc wybierajcie tylko te karty, które z Wami rezonują. Dodatkowo możecie sobie obliczyć swój znak ascendentalny i odsłuchać jako dodatkowa treść film ze swoim znakiem ascendentalnym, tak? Być może tam są dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Te osoby, które jeszcze nie znają swojego znaku ascendentalnego, niech klikną w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jeżeli znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Kochani, przechodzimy do pierwszej części. Film dla par. Tutaj po lewej stronie będzie Wasza energia, po prawej Waszego partnera. Energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że jednak karty po prawej stronie bardziej rezonują z Waszymi uczuciami, planami, zamiarami, odwróćcie sobie to czytanie na zasadzie odbicia lustrzanego. I co jeszcze? Będę mówić ogólnie partner życiowy. Każdy z Was wie, z kim tworzy relacje, oglądają mnie i panie, i panowie, więc tutaj nie będę ciągle się powtarzać, żeby każda ze stron nie czuła się urażona. No i to chyba tyle, kochani. Zaczniemy rozkład. Karty już są potasowane. I zaczynamy czytanie dla par. Pokażcie karty. Co baran myśli na temat swojego partnera? Rycerz buław. Co Wasz partner myśli o Was? As mieczy. Co baran czuje do swojego partnera? Karta świat. Co Wasz partner czuje do Was? Śmierć. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Sześć kielichów Waszego partnera względem Was, czy Was względem partnera? No dobrze, nie wiem, jak powiedziałam. Jakie są plany Waszego partnera względem Was? Cztery kielichy. Tam dzieciaki trochę na górze rozrabiają i mnie jakoś zdekoncentrowały. Przepraszam Was, kochani, gardło mnie boli, bo wczoraj maraton filmowy. Ale damy radę. I jak baran traktuje swojego partnera? Rydwan. Jak Wasz partner traktuje Was? Pięć kielichów. Co lub kto Was łączy? Cesarzowa. Co lub kto Was dzieli? Dziewięć denarów. Jak będzie wyglądała Wasza relacja w połowie września? Karta maga. Koniec września.
paść kielichów i początek października. Arcykapłanka. W tle czytania mamy karty kochanków. Dobitnie zaznaczone. I tutaj tak to widać, tylko pytanie, czy tej drugiej stronie nadal zależy? Czy nie chce zrezygnować? No na pewno musi z Wami szczerze porozmawiać, bo coś chce zmienić z tą sytuacją, która teraz jest. Jak już mnie znacie, zawsze mówię różne wersje wydarzeń. Więc pierwsza wersja taka, jesteście w związku na odległość. Jesteście w związku na odległość, dawno się nie widzieliście. Być może jest to związek zakazanej miłości, romansu, albo po prostu udanego partnerstwa. No chcecie być ze sobą, ale no nie ma jakiejś takiej, nie ma jakiegoś takiego łącznika pomiędzy Wami. No jest taka swoboda, otwartość w tej relacji. Co baran myśli na temat swojego partnera? No. Na pewno no chce kontynuować to, co między Wami jest. Że daleko mieszka, trzeba do niego dojeżdżać, planować spotkanie. Że bardzo Wam się podoba, że jest to coś. No i jest baran tutaj zaangażowany w tą relację, tak? Zdaję sobie sprawę, że to uczucie, ta relacja powinna pójść w nowym kierunku, czyli no nie jak do tej pory spotykamy się od czasu do czasu, tylko baran chciałby tutaj czegoś więcej. Jednocześnie jest bardzo tolerancyjny, otwarty, być może zakochany w osobie, która mieszka w innym kraju, być może jest innego pochodzenia narodowościowego, może wyznania. Karta Świat kończy jakiś pewien etap i chce wejść w nowy, tak? Czyli nie chce już być chłopakiem, dziewczyną na przykład, tylko zadeklarujmy się jakoś, no. Oficjalnie ogłośmy, że jesteśmy parą. Zaplanujmy jakoś swoją przyszłość, no żeby ten związek jakoś ewoluował, tak? Szedł w jakimś konkretnym kierunku. Bo teraz to jest jakoś tak zawieszone, wydaje mi się. No na pewno wiele miłych wspomnień tutaj i ten związek jest budowany na przyjaźni, więc jeżeli baran tutaj ma szóstkę kielichów w zamiarach, na pewno chce podtrzymać tę relację, na pewno tęskni za partnerem. Często o nim myśli, często go wspomina. Chce nadrobić jakiś czas, który gdzieś tam być może przez ostatnie wydarzenia umknął Wam. Dawno się nie widzieliście i jakoś ten związek podupadł, tak? Oddaliliście się emocjonalnie od siebie. Zamiary barana. Rydwan, czyli szybko opanować sytuację, zaplanować spotkanie, być może przyjechać, odwiedzić, spotkać się z partnerem. Może wyjechać do niego w celu przeprowadzki. Też tak może być. Na pewno podtrzymać tą relację. Widać tutaj takie zdeterminowanie barana. Zrobić wszystko, żeby naprawdę no pogodzić może strefy biznesowe właśnie tutaj z życiem prywatnym. Mieć nad wszystkim kontrolę i zmierzać we właściwym kierunku. Natomiast druga strona, no przede wszystkim bardzo często o Was myśli i chciałaby wiedzieć też, na czym stoi. Myśli o jakiejś poważnej rozmowie, może o jakichś słowach, które rozstrzygną, co dalej. No karta Wisielca, czyli myślimy. Partner już wybiega tymi myślami w przyszłość i zastanawia się, na jak długo forma tego Waszego związku będzie możliwa. Jak ten związek będzie rokował na przyszłość, tak?
Być może uświadamia sobie, że ta przerwa w Waszych spotkaniach jest za długa, że być może decyzja, którą wspólnie powinniście podjąć, no nie powinna się tak przeciągać, bo czas ucieka, a Wy chcecie sobie ułożyć życie, Wasz partner też. A jemu się już znudziło ciągle czekać na Was. Trochę pomału już sobie odpuszcza. Chce jakichś zmian. I tutaj, kochani, no jedni będą chcieli coś zmienić w tej relacji, żeby się zbliżyć do siebie, żeby konkretnie coś ustalić, nie wiem, razem zamieszkać, no, zaręczyć się, podjąć jakieś kroki, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że chcecie być razem, tak? To, co Was łączy, cesarzowa, czyli no troszczycie się o siebie, jest Wam ze sobą dobrze, ale być może jedna ze stron chce już czegoś więcej, chce się ustatkować, żebyście razem zamieszkali, stworzyli rodzinę, może żeby pojawiło się dziecko, tak? Tutaj któryś z Was już myśli o tym. Dlatego zmiany, potrzebne są jakieś zmiany, coś trzeba zmienić. Te pary, które sobie uświadomią, że jednak na ten moment nie jest możliwa żadna zmiana w tym takim sposobie bycia ze sobą, partner może Wam uciec, będzie chciał to zakończyć. Będzie to dla niego bolesne, no ale on już wybiega tymi myślami w przyszłość. On już widzi, jak to będzie dalej wyglądało, a nie chce ciągle na Was czekać. Jak Was traktuje piątka kielichów? Tęskni za Wami, czuje, że Was traci. Że ten związek się rozsypuje. Zobaczcie, to są kielichy czwórka i piątka. Czyli emocjonalnie Wasz partner nie potrafi już znieść tej rozłąki, tak? Bardzo wiele go emocji to kosztuje. Takie ciągłe czekanie. Czekanie, aż coś się zmieni. Czekanie, aż coś się zmieni, aż się pojawicie wreszcie, aż będziecie mogli być razem i wspólnie cieszyć się tą relacją. Druga wersja jest taka, że między Wami być może jest romans i gdzieś w tle jest rodzina, no której z Was jeszcze nie rozliczyło swojej poprzedniej relacji. Może jest gdzieś żona, może jest gdzieś mąż. I ze względu na pracę, na dobra materialne, które Was łączą być może z tym poprzednim partnerem, jeszcze nie potraficie się zdecydować na zakończenie pewnego etapu w swoim życiu. Zobaczcie, u Was jest karta świat, u Waszego partnera karta śmierci. Obie karty, które mówią, zakończ pewien etap w swoim życiu i automatycznie rozpocznij nowy. Tylko pytanie, czy tutaj baran się zdecyduje na taki krok, bądź Wasz partner. Bo ja tu widzę jakiś związek, romans, jakąś tajemnicę. Będziecie razem, bo widać, że tutaj jednak ta druga strona chce wiedzieć, na czym stoi. I ten as mieczy, on po prostu, prawda wychodzi na jaw, tak? Chce usłyszeć prawdę, chce wiedzieć, na czym stoję. Bądź uczciwa, uczciwy względem mnie. Jak długo mam jeszcze czekać na Ciebie? Czy warto w ogóle czekać? Zobaczmy tą piątkę kielichów. Karta maga. No, Wasz partner bardzo by chciał, żebyście razem zaczęli jakiś nowy etap swojego życia. Cierpi też być może przez firmę, przez sprawy biznesowe, bo to może być taka sytuacja, że jesteście po prostu w związku razem. Może to być partnerski związek, może być to małżeństwo. Tylko dla któregoś z Was firma, częste podróże jakieś zagraniczne, biznesowe, delegacje, nieobecność w domu po prostu wpływa negatywnie na to, co się między Wami dzieje. No Wy się oddalacie od siebie. A partner ma już dosyć ciągłego czekania na Was i bycia na tym drugim miejscu, bo na pierwszym jest ciągle firma, praca, praca, pieniądze. I co z tego, że Wam jest razem dobrze, wygodnie, być może żyjecie dostatnie,
Ale dla waszego partnera to jest takie życie w złotej klatce. No mam wszystko oprócz miłości partnera uczuć. No i co mi po tych dobrach materialnych? Inny by powiedział, no puknij się w głowę, tak, co ty mówisz. Ale są też takie historie. Nieraz ludzie bardzo bogaci są bardzo nieszczęśliwi. Zazdroszczą tym takim normalnym, że tak powiem, że mają fajne, poukładane życie, rodzinę, która się kocha, wspiera. I tak naprawdę mają coś cenniejszego niż te miliony na koncie. Jeżeli w tle jest jakaś rodzina, być może tutaj no, w ciągu miesiąca trzeba będzie podjąć ważne kroki, ważne decyzje. Jeżeli nadal chcecie podtrzymywać tę relację, nie wiem, czy to jest bliźniak, czy to jest rak, czy ryba, ale czas już na jakiś kolejny etap, na jakiś kolejny sygnał dla waszego partnera, że wam nadal zależy, że chcecie podtrzymać tą relację i chcecie z nim być. A nie na zasadzie piąte koło uwozu, tak? No, z jednej strony jesteś mi potrzebny, ale z drugiej strony mi zawadzasz. Nie licz na więcej. Jeżeli tak jest, to miejcie odwagę powiedzieć o tym partnerowi, bądź odwrotnie. Partner niech wam o tym powie. Żebyście nie tracili czasu, nie przeciągali być może czegoś, co i tak nie rokuje na przyszłość, bo macie odmienne priorytety co do tej przyszłości. Zobaczmy kartę śmierci na pozycji serca waszego partnera. No karta słońca, czyli chce coś zmienić, no chce, żeby było dobrze, więc tutaj wracamy do tej pierwszej wersji. Ale ureguluj też sprawy z rodziną swoją, tak? Ja chcę być twoją partnerką, partnerem. Chcę, żebyśmy stworzyli razem rodzinę, zamieszkali razem, dochowali się dzieci, żebyśmy byli po prostu ze sobą szczęśliwi, żeby nic już nie stało na drodze ku naszemu szczęściu. Nic nam nie przeszkadzało, nie zawadzało, nie rozpraszało, żebyśmy się wreszcie skoncentrowali na sobie. Bo ja mam już dość czekania. To już mnie nudzi, to mnie wręcz irytuje. No niby jest dobrze, ale no nie jest dobrze. Bo ja ciągle jestem sama, bo ja ciągle jestem sam, myślę, odchodzę od zmysłów. Brakuje mi ciebie. Czuję niedosyt emocjonalny. No nie cieszy mnie ten związek, tak? Zobaczmy tą czwórkę kielichów. Paź buław. Wypatrywanie, kiedy przyjedzie, kiedy no, zrobi jakiś gest, że zacznie się coś zmieniać, coś ruszy w tym kierunku, jakieś zaangażowanie, nie taka stagnacja, nie takie po prostu zawieszenie tego wszystkiego, tylko wreszcie zacznie się coś dziać. Zobaczmy rycerz buław, no, pięć kielichów. No baran też tęskni tutaj i też chce spotkania, no też chce, żeby coś zaczęło się dziać między wami, no. Potrzebuje tej bliskości. No ewidentnie jest to jakiś związek na odległość. Ale tak naprawdę was kocha. Znaczy wy kochacie partnera. No jest królowa kielichów, może jakiś rak, może jakaś ryba, może jakiś skorpion jest w waszym sercu. Dojrzeliście już do pewnych spraw i decyzji. Uświadomiliście sobie swoje uczucia. Też wewnętrznie czujecie, że czas na zmiany. No i też wam się marzy rodzina. Bycie ze sobą razem. Jeżeli pracujecie gdzieś, to też już tęsknicie. Nie możecie się doczekać, kiedy wrócicie do rodziny, do męża, do żony, do dzieci. Więc jeżeli macie takie same priorytety, no to porozmawiajcie na ten temat. Dlatego tutaj wychodzi ten as mieczy. No odetnijcie się od tych problemów, szczerze porozmawiajcie i znajdźcie jakieś rozwiązanie, bo as mieczy to jest też szansa na taką uczciwość i świadome bycie w tej relacji. No tutaj baran chce gdzieś jechać, ale też czeka na coś, czeka może na wyjazd, kiedy będzie mógł. Cesarzowa, paś kielichów. No rybka, jakaś rybka tutaj, bardzo rybka. No i pojawiają się już uczucia, no pojawiają
pojawiają się jakieś poważne emocje, więc no kochani, no pilnujcie tego, bo naprawdę no. Jeżeli nie skupicie się na tej relacji, to może być różnie. Partner bardzo za wami tęskni, nie może się doczekać. Marzy, aż będzie miał was przy sobie, żebyście byli naprawdę no szczęśliwą rodziną, szczęśliwym związkiem. No ta praca, no ta praca, no 9 dynarów, czyli wygodne życie, no jeżeli chcesz wygodnie żyć, no trzeba pracować, tak. Może problemem jest mieszkanie też, może właśnie odległość, może brak konkretnych ustaleń. Musicie naprawdę coś ustalić, postanowić sobie, zrobić jakiś taki plan na życie, bo na razie no to jest takie wszystko, że ani jedna, ani druga strona nie wie, na czym stoi. Niby chcecie tego samego, ale jakoś tak nikt nie robi tego pierwszego kroku, żeby zacząć coś zmieniać w tym swoim życiu. 10 buław. No, której z was za dużo pracuje? Ale to jest też informacja, że brakuje tego zaangażowania. Brakuje zmierzenia się z tą sytuacją i postarania się, żeby coś z nią zrobić. Kochani, no połowa września, widzę tutaj kartę maga, więc jakiś nowy etap w waszym życiu, coś tam sobie ustalicie. Uda się was bądź wam przekonać partnera do pewnych decyzji. Macie wpływ na to, co się dzieje. Nadal no partner nie umie wam odmówić, bądź partnerka. No i paść kielichów, tak? Czyli tutaj no spotkania, miło spędzony ze sobą czas, ale nadal owiane to jest wszystko tajemnicą, więc nieoficjalne. No i arcykapłanka mówi o takiej ostrożności i przewidywalności kolejnych dni, więc tutaj myślę, że coś sobie wyjaśnicie. No będziecie chcieli po prostu zaradzić tej sytuacji, bo na razie jest obawa, na razie jest jakieś niezdecydowanie, natomiast te pary, gdzie faktycznie w tle jest rodzina i ukrywają tą relację, bo boją się, że ten romans wyjdzie na jaw. No na razie nie będzie tutaj podjęta jakaś decyzja. No. Jakoś to dziwnie wszystko wygląda, kochani. No, no dwa denary, czyli na dwoje, że tak powiem, no dwie sroczki za ogon. Też tak może być. Jeszcze brak konkretnych jakichś ustaleń. No musicie coś ustalić, kochani, bo stracicie partnera. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli boicie się, no bo to tak czasami jest, no tutaj nie rozwiodę się z żoną, bo bym stracił mieszkanie, kontakt z dziećmi, czy tam z mężem oczywiście, tak, firmę, bo na przykład wspólne mamy jakieś tam dobra i mi się ten rozwód w ogóle nie opłaca, więc żyję sobie na kocią łapę z kochanką czy kochankiem i takie sobie podwójne życie prowadzę, tak. No ale no, trzeba wziąć pod uwagę, że ten wasz partner, ta trzecia osoba, no też chce sobie ułożyć życie, no chyba, że świadomie wchodzi pewien układ i ten układ jej pasuje i tak po prostu to akceptuje. To wtedy tak. No zainwestowaliście w tą relację, więc tutaj no starajcie się ją utrzymać, starajcie się pogodzić te trudne sprawy, prawdopodobnie zawodowe, które no dwójka denarów też mówi, że praca jest czasem ważniejsza od związku i przez to ta relacja gdzieś tam jest zawsze na drugim miejscu. A któregoś z was, czy to was barany, czy waszego partnera, partnerkę, no bardzo stresuje ta sytuacja, bo nie wie co myśleć, no jak to dalej będzie wyglądało, tak? Takie życie w niepewności i taki związek nieoficjalny. No wy chcecie być szczęśliwi, no. Chcecie, żeby było wam dobrze. Chcecie żyć normalnie. Więc trzeba porozmawiać. I ta rozmowa będzie. Ta rozmowa będzie. Oczywiście kochankowie, może mówić też o sytuacji, gdzie właśnie, no, której z was zastanawia się, no, musi dokonać wyboru pomiędzy jednym a drugim partnerem. Właśnie jak w tle jest gdzieś jeszcze nierozliczony związek.
A być może partner Wam powie, no wybieraj, albo praca, albo ja, bo ja tak dłużej nie mogę, bo ja cały czas na Ciebie czekam. I się nie mogę doczekać, ubolewam, cierpię z powodu rozłąki. A zaczynam się już bardzo angażować, marzy mi się dom, marzy mi się rodzina, małżeństwo, a Ciebie ciągle nie ma. No właśnie, kochani, więc różne wersje, piszcie, która pasuje do Was. Zobaczmy teraz, jaka rada dla Was. 7 kielichów. 7 kielichów to jest karta, która mówi, że za dużo macie albo spraw na głowie, albo różnych możliwości wyboru, że jesteście niezdecydowani, nieokreśleni, sami nie wiecie, czego chcecie. Że szukacie partnera idealnego, który może nie istnieje, albo za dużo spraw na głowie i to Was jakoś rozkojarza. Że czasami też przesadzacie w pewnych kwestiach, potraficie przekolorować pewne wydarzenia. Więc tutaj no, nie bujajcie w obłokach, tylko zacznijcie realizować, bo to, że Wy sobie planujecie, obiecujecie małżeństwo, wspólne zamieszkanie, praca bliżej partnera, no nie wiem, jakieś przeprowadzki, jakieś różne możliwości, śluby i tak dalej, dzieci i o tym wszystkim mówicie partnerowi, ale tego nie realizujecie, no to są mrzonki, to są jakieś bzdury wyssane z palca, po prostu fantazje, a partner już ma dosyć czekania. Oczywiście może być tak, że tu jest Wasza energia, moje kochane barany, a tu Waszego partnera, więc nie dajcie się karmić jakimiś, no po prostu podkolorowanymi historyjkami, tylko zacznijcie no nie wiem, dawać jasno do zrozumienia partnerowi, że niech zaczyna Wam udowadniać z tych kielichów, niech po prostu no, przejdzie do denarów, do konkretów. Natomiast jeżeli macie mieszane uczucia co do tej relacji i się wahacie pomiędzy zakończeniem definitywnie jakiegoś związku i wejście już tu oficjalnie w ten romans i związania się z tą nową osobą, z którą tutaj na razie łączy Was taka potajemna jakaś relacja, no to musicie się wreszcie określić, bo takie niezdecydowanie to naprawdę tutaj sprawia cierpienie no, innym osobom. Tak jakbyście sami nie wiedzieli, czego chcecie. Na co, na kogo macie uważać? 8 buław. Komunikacja, czyli trzeba szczerze porozmawiać, być ciągle w kontakcie i zwróćcie uwagę na to, co Wam sprawia satysfakcję. Zróbcie jakieś postępy, zacznijcie wreszcie działać i robić jakieś zmiany w swoim życiu, bo ta druga osoba nie będzie wiecznie na Was czekać. Więc żebyście się później nie obudzili z ręką w nocniku i zostali tylko z tymi niespełnionymi marzeniami, fantazjami, planami. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Zobaczymy, jaka karta anielska dla Was, wsparciem w miłości. To jest ta talia tutaj. Przyciąganie. Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną sytuacją. O. Przyciąganie. No coś Was ku sobie ma, że jeszcze mimo tak trudnej sytuacji ten partner, partnerka z Wami jest. Natomiast na coś trzeba się, kochani, zdecydować. I nawet jeżeli nie chodzi tu o jakiś romans w tle, nawet jeżeli nie chodzi tutaj o jakąś tajemnicę, po prostu jesteście razem. Tylko ta praca, tak, wpływa negatywnie na Waszą relację, też trzeba to przedyskutować. Przedyskutować to trzeba, porozmawiać. Znaleźć jakieś rozwiązanie na przyszłość, zaradzić temu.
coś zmienić w swoim życiu, żeby było dobrze. Żeby to słońce znowuż dla Was zaświeciło, żebyście się cieszyli tym związkiem. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, może tylko dla jednego baranka, może dla kilku. Piszcie w komentarzach, jak to widzicie. Wybierajcie tylko te karty, które do Was pasują. No i pamiętajcie, żeby odsłuchać sobie film swojego znaku ascendentalnego. Ja przypomnę, że znak ascendentalny to jest tak jakby drugi znak. Na przykład, no nie wiem, koziorożec, panna, ryba, które obliczacie sobie według dokładnej godziny i miejsca swojego urodzenia. Więc wtedy na przykład właśnie dwa znaki zodiaku sobie odsłuchujecie, wybieracie tylko te karty, które pasują i te czytania uzupełniają się nawzajem. I wychodzi z tego jakaś logiczna całość. Kochani, życzę Wam dużo miłości, przemyślanych decyzji. Zastanówcie się, czego Wy tak naprawdę chcecie. No i też nie dajcie się zwodzić, żeby ktoś Wam nawijał makaron na uszy i ciągle coś obiecywał, a to Wy będziecie czekać, bo to sytuacja może być odwrotna. No nie, kawa na ławę. As mieczy mówi o tym, wyjaśnij mi wreszcie, na czym stoję, bo ja nie chcę już dłużej czekać. Nudzi mi się, chcę coś zrobić ze swoim życiem. Więc działajcie, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne filmy, a teraz zapraszam wszystkie samotne barany, teraz będzie dla Was czytanie, za chwilę wracam, tylko potasuję karty. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne barany na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień 2021. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i patrzymy, co tam ciekawego w uczuciach we wrześniu. Najpierw przeszłość. Dlaczego baran jest sam? Bo paść buław. Obecna sytuacja. Karta głupca. Połowa miesiąca. Królowa buław. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak Wy to widzicie. Sześć mieczy. Co karty radzą? Pustelnik. Przeszkody. Rycerz kielichów i koniec miesiąca, cztery kielichy. W tle czytania mamy sześć buław, kochani. Sześć buław, dobra zabawa, dużo wyjść, spotkań, może się też pojawić jakaś relacja na chwilę, może jakiś romans, może jakieś spotkanie, na pewno jakieś wyjścia, no i szansa dobrej zabawy w tym miesiącu, tak? Jest to też karta, która zapowiada sukces, więc być może już w tym miesiącu pojawi się ktoś, kto zdobędzie Wasze serce, no i ta relacja będzie rokować na przyszłość, tylko trzeba ją pielęgnować, tak? Więc tutaj szóstka buław po jakimś trudnym okresie życia udaje mi się znowuż wejść na tą ścieżkę spotkań, flirtów, randek, a być może właśnie zaangażowania w coś poważniejszego. Co z przeszłości? Paść buław, więc tutaj, no kochani, albo już sobie z kimś pisaliście, tylko na razie to była taka, no nie można jeszcze tego było nazwać związkiem, tak? Znajomość po prostu, którą podtrzymywaliście. Może z jakimś strzelcem, może baranem, może lwem, a może jakimś innym znakiem. Zobaczcie tutaj, paść buław, o, wypatruje, wyczekuje, odbiera listy, korespondencję, tak? Czeka na wiadomość zwrotną. No szuka, tak? Angażuje się. Natomiast może być też taka sytuacja, że no do tej pory no oczywiście byliście zainteresowani. Wiele, wiele rozmów, wiele spotkań za Wami, ale jeszcze nie było tej właściwej osoby. Jeszcze ta prawdziwa miłość na horyzoncie się nie pojawiła, ale Wy nadal szukacie, więc dobrze, że nie jesteście bierni, tylko jest to zaangażowanie. Obecna sytuacja, karta głupca. No, zaczynacie coś od zera.
być może pozwalacie sobie na jakąś przygodę, jest jakaś otwartość z Waszej strony, a może wyjazd, a może jakiś nowy etap w Waszym życiu, a może właśnie zaczęliście rozwijać jakąś relację, no i znowuż czujecie te motyle w brzuchu, czujecie się jakbyście naprawdę no, byli na pierwszej randce. Widać taką pogodę ducha, tak? No ten głupiec, co on jest taki właśnie beztroski, jest wszystko fajnie, nowa przygoda, jestem szczęśliwy, cieszę się, bawię się. No może niektórzy właśnie nie traktują poważnie tej relacji, tylko a zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc z takim jakby lekceważeniem, no nie będę się bardzo angażować, ale no spróbuję, może coś z tego wyjdzie. Jak mamy być sobie pisani, to będziemy. Na takiej zasadzie, na takiej po prostu... Do niczego się nie przymuszacie, z takiej wolnej stopy, jakby można powiedzieć kolokwialnie. Po prostu traktujecie to jako przygodę, wyzwanie. Zobaczmy. No i trzy kielichy, no i dobrze się przy tym bawicie. Kochani, no może być też taka sytuacja, że niektóre z Was po prostu nie traktują tego poważnie, tylko na razie chcecie się bawić, korzystać z życia. Może jeszcze nie dojrzeliście do poważnego jakiegoś związku. Jeszcze nie w głowie Wam dzieci, rodzina, dom. I takie już zapuszczenie korzeni, ustatkowanie się, tylko dopóki możecie, jeszcze korzystacie z tego życia. Niektórzy podróżują, zwiedzają świat, dobrze się bawią, nawiązują nowe znajomości, szukają tej właściwej osoby. I wierzą, że no kiedyś ta przygoda się skończy i wreszcie ta miłość pojawi się tak w Waszym życiu i osiągniecie swój cel. Więc na razie to mogą być takie związki, relacje na chwilę, bez żadnych zobowiązań. No i w połowie tutaj września, no to jest Wasza karta Królowa Buław, ale może się też pojawić jakaś osoba, która Was oczaruje. No baran też będzie bardzo taki zmysłowy, czarujący, pewny siebie, będzie doskonale umiał wykorzystać swoje umiejętności podrywu, ale też wykorzystania swoich wdzięków i właśnie swojej takiej atrakcyjności. No jest przebojowość, jest zaangażowanie, jest korzystanie z życia, być może jakiś romans. No coś tutaj się rozwija, więc już z tego pazia przechodzimy do Królowej. Jakieś takie naprawdę poważne działania z Waszej strony. Komuś wpadniecie w oko, bądź ktoś zrobi na Was ogromne wrażenie, no i będziecie chcieli tą znajomość jakoś podtrzymać. Zobaczmy. Karta Wieży. No, powiem Wam, że ta osoba może Was zaskoczyć i może wprowadzić jakieś zamieszanie w Waszym życiu i baran stwierdzi, że koniec już tutaj z zabawą, koniec z jakimiś romansami, ja naprawdę już być może chcę zaprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Natomiast wieża działa nagle, nieprzewidywalnie, więc może ktoś tutaj na Was wpadnie, kto naprawdę zrobi na Was ogromne wrażenie. U niektórych świadomość takich chwilowych jakichś przygód, wakacyjnych, miłości, romansów jest właśnie ta świadomość, że to jest na krótką metę, że prędzej czy później to się rozleci i że to nie jest nic trwałego, że na takim nastawieniu, podejściu do życia uczuciowego, no nie zbudujecie trwałej relacji. Więc tutaj jedni sobie wezmą pewne sprawy do serca i się zastanowią, czy warto, a inni znowu będą korzystać z życia, póki się da, no być może potrzebujecie się wyszumić, wybawić, nie wiem, dojrzeć do pewnych poważnych decyzji albo trafić faktycznie na tą osobę, która po prostu no, zrobi na Was piorunujące wrażenie, bo ta wieża to też no, zaskoczenie, jaki ten ktoś jest fascynujący, przystojny, piękna kobieta, aż mnie zamurowało, aż mnie tutaj po prostu no olśniło, tak? I ten amor być może gdzieś tam w serce ustrzeli strzałą.
Kochani, wasze nastawienie 6 mieczy. I tutaj jest, przepraszam kochani za te dzieci na górze, to naprawdę nie u mnie, no, u sąsiadów. No, niestety, no, nie uda się z sąsiadami zaplanować, że nagrywam i mam być cisza. No, bądźcie wyrozumiali, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że nie słychać. Niech sobie tam wariują. Wasze nastawienie 6 mieczy. 6 mieczy może mówić o jakichś planach na przyszłość. Jedni będą chcieli z czegoś zrezygnować, inni przeprowadzić się, wyjechać, pójść w innym kierunku życiowym, znaleźć jakieś swoje lepsze miejsce na ziemi, ale też właśnie zmienić coś w swoim życiu, tak? Zobacz, może jakaś przeprowadzka. 5 mieczy. Może chodzi tutaj właśnie o taki rozrywkowy tryb życia, że nie wszystko za wszelką cenę. Nie wdawać się w jakieś intrygi miłosne. Rycerz miecz. Nie po trupach do celu. Nie wymuszać nic na sobie. Natomiast rycerz wie już, czego chce. Coś sobie przemyślał. Niektórzy, jeżeli nie chcą stałej relacji, a zauważą, wyczują, że to partner, partnerka, którą udało wam się zdobyć, no, żywi jakieś nadzieje względem was, szybko będziecie to kończyć, będziecie uciekać, prowokować do kłótni. Pakować walizki i, że tak powiem, umykać, zmierzać w innym kierunku. No ciekawa jestem, czy po prostu na razie jest wam tak wygodnie, czy nie trafiliście na właściwą osobę, albo trafiliście na właściwą osobę i chcecie skończyć z tym życiem towarzyskim, z tym hulaszczym trybem życia, żeby wreszcie sobie tutaj ułożyć jakieś życie. W innym miejscu, z nową osobą, inaczej niż dotychczas. Co karty radzą? Pustelnik. Bądź dojrzały, baranie. Szukaj towarzystwa. Nie odcinaj się. Nie izoluj. Nie. No. Nie izoluj. Zwróć uwagę na jakąś pannę. Bierz wzorce być może, no nie wiem, z rodziców, z dziadków, z osób, które żyją w szczęśliwym związku. Szukaj tej gwiazdy, tego przeznaczenia, tej miłości. Co stoi na przeszkodzie? No i tutaj albo nie ma jeszcze tej osoby, do której baran coś poczuł. Może jest jakaś stara miłość, jakiś skorpion, gdzie baran się zawiódł i teraz no jakoś nie jest gotowy jeszcze do zaufania, do oddania komuś swego serca, bo boi się skrzywdzenia. Więc teraz to wszystko jest tylko taka zabawa i flirty bez jakichś zobowiązań. Ale pamiętajcie, że rycerz kielichów jest też skromny, nieśmiały, wrażliwy, romantyczny. Może tutaj o to chodzi. Nie ma jeszcze sygnałów, że baran się zakochał, że znalazł tą właściwą być może osobę. Nawet jak jest jakiś romans, to on się albo szybko kończy, albo coś się nie udaje. No i co? Koniec września, znowuż baran czeka, tak? Czeka, trochę zrezygnowany. Niby jest dobrze, ale no, tęskni mu się trochę za prawdziwą miłością. Te osoby, które często wyjeżdżają, podróżują i zdają sobie sprawę, że na ten moment lepiej będzie, jeżeli będą samotne, bo nie będą przez te swoje wyjazdy, tą nieobecność krzywdzić drugiej osoby. Więc to jest taki świadomy być może wybór. Ale wiem, że już jesteście tym bardzo zirytowani i chcecie coś zmienić w swoim życiu.
zakończyć te wyjazdy, bądź przeprowadzić się już w jakieś docelowe miejsce, ustatkować. Dużo myślicie na ten temat. Zobaczmy tą czwórkę kielichów. Karta sądu ostatecznego. No właśnie, żeby ostatecznie coś się zmieniło w moim życiu. Ale też wspomnienia o byłym partnerze. O jakiejś utraconej miłości, niespełnionej miłości. Z przeszłości może do strzelca. No właśnie. Szóstka kielichów. Marzenia, wspomnienia. Było coś kiedyś i być może się nie udało, ewentualnie no dawno już nie pisaliście ze sobą, jakoś kontakt się urwał, a chcielibyście, żeby ta osoba wróciła. Może chcielibyście się pogodzić i naprawić coś w swoim życiu, dać sobie jeszcze jedną szansę na to, żeby no wreszcie poznać kogoś, kto zdobędzie wasze serce. Na razie jest dobra zabawa. Może jeszcze nie dojrzeliście, może jeszcze potrzeba czasu. Albo uleczenia jakichś starych ran, które pozwolą zaufać i poważnie podejść do kolejnego związku. Nie wycofywać się, nie uciekać, nie zamykać się. Tylko otworzyć się na prawdziwe uczucie. I może być też tak, że jak już tutaj Baran widzi, że zaczyna się bardzo angażować, w ostatnim momencie ucieka, rezygnuje. Niszczy to wszystko, świadomie, żeby tylko się nie zaangażować. No, może dla jednego z was tylko było to czytanie. Zastanówcie się, kochani, jaka rada dla was? Król buław. Bądźcie sobą, ale zacznijcie myśleć już poważnie i bądźcie w tych decyzjach naprawdę dojrzali. Zastanówcie się, czego chcecie. Wyciągnijcie wnioski. Zacznijcie dawać przykład. Na co, na kogo macie uważać? Król Mieczy. No to jest właśnie taka izolacja, niedostępność, chowanie jakiejś urazy, rozmyślanie nad jakąś stratą, nad jakimś przeżyciem z przeszłości. Król Mieczy, może być to rozwód, może być to strata partnera, nieudana jakaś relacja, roztrząsanie czegoś, takie analizowanie. Zaangażujcie się emocjonalnie, no niech ten ogień zapłonie, a nie tylko te miecze, taka logika, uciekanie gdzieś, jakieś świadome wybory i skonfliktowanie się samemu przez to ze sobą. Nie bądźcie dla siebie surowi. Musicie ogrzać troszeczkę. Te swoje emocje, to swoje nastawienie ogólnie do życia w związku. Wyjść z pustelni. Nie czekać długo. Nie martwić się, bo siwiejecie i zobaczycie, że ząb czasu niestety zabrał za dużo w waszym życiu i na pewne momenty może być za późno. No, zastanówcie się nad tym, kochani. Ale odniesiecie sukces po ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dużo radości. Tylko nie bawcie się w jakieś chwilowe przygody, bo ja wiem, czy to jest takie dobre. Zobaczmy, co anioły nam powiedzą. Ajajajaj. Rozstanie. No, może przeżywacie jakieś rozstanie właśnie. Nie pogodziliście się z jakimś rozstaniem. Zbliża się czas rozstania z twoim partnerem. No, wy już jesteście sami, tak? To jest czytanie dla singli, więc być może tutaj jeszcze nie pogodziliście się, nie odcięliście od jakiejś przeszłości, która jest roztrząsana za długo, rozpamiętywana, jakieś wspomnienia. Pielęgnujecie ciągle w sobie.
chcielibyście, żeby ten partner być może wrócił, albo żebyście sami się pogodzili ze swoją sytuacją i zaczęli nowe życie, tak? To jest też karta uleczenia, uzdrowienia emocjonalnego, uwierzenia w swoje możliwości. Działajcie, karty mówią, działajcie. Nie bądźcie dla siebie zbyt surowi. Kochani, czytanie ogólne, sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Jeżeli jeszcze go nie znacie, kliknijcie w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie możecie go sobie obliczyć. Zawsze z dwóch filmów można sobie wyciągnąć jakieś wnioski. Bierzcie tylko te karty, które do Was pasują. I cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę. Uważajcie też na jakieś trójkąty, bo ktoś może Was potraktować niepoważnie i dlatego być może tutaj jakaś strata. Ktoś powie, że jest singlem, a okaże się, że jest w związku. No i tutaj sami się wycofacie z tego, bo Wy nie chcecie w jakichś takich historiach uczestniczyć. Podejmujcie mądre decyzje, wyciągnajcie wnioski z przeżytych doświadczeń. I nie bądźcie dla siebie surowi. Ja to powtarzam po raz kolejny, ale wydaje mi się, że czasami sami sobie za wysoką karę wymierzamy. Obwiniamy się za coś, na co być może nie mieliśmy wpływu. Wszystkiego dobrego, kochani. Wspaniałego września. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam.